słuchajcie, tak czasami bywa, że człowiek wyjdzie na spacer z psem i nie spodziewa się, że znajdzie coś ciekawego. Zupełnie się nie przygotowałem dzisiaj do nagrania filmu, ale jest coś, co jest warte pokazania i chcę wam dlatego zwrócić uwagę na takiego dość nietypowego grzybka, który notabene jest, może nie jest chroniony w Polsce, ale jest już grzybem zagrożonym, więc warto go znać, żebyście go nie deptali i nie niszczyli. Nie jest grzybem jadalnym, więc pod względem kulinarnym nie przedstawia żadnej wartości. Natomiast bardziej mówię to jako ciekawostkę i jako to, żebyście właśnie na tego grzybka uważali i go nie niszczyli, jak go po prostu zobaczycie. Mowa dzisiaj jest o grzybie, który się nazywa, ma dwie nazwy tak naprawdę polskie. Buławniczka rurkowata albo pałecznica rurkowata. Mi osobiście bliżej do tej drugiej nazwy, z tego prostego powodu, że jest taka miejscowość w Polsce, Pałecznica, gdzie miałem, można powiedzieć, że no nie, już nie ma, bo się wyprowadzili, ale miałem rodzinę i jako dzieciak tam często jeździłem, więc ta nazwa jest mi po prostu bliska duszy. Pałecznica rurkowata, grzyb niejadalny, w wielu krajach Europy chroniony, u nas status zagrożony wyginięciem, więc zobaczcie sobie tego grzybka z bliska. A tak wygląda ten grzybek, jest bardzo niepozorny tutaj między liściami, widzicie? Wyrasta sobie. O. Specjalnie wam pokazuję ten, który jest malutki, bo zaraz powiecie, że widzieliście takich mnóstwo, ale najprawdopodobniej pomyliście tego grzyba, czy też możecie go pomylić z buławniczką sitowatą. Więc o której zaraz powiem i o różnicach. Buławniczka sitowata jest bardzo popularna w Polsce, już jej widziałem w tym roku mnóstwo. Natomiast pałecznica rurkowata albo buławniczka rurkowata, którą tu widzicie, większy osobnik, to jest inny grzyb. Różni się, po pierwsze, troszeczkę się różni kolorem, a po drugie, przede wszystkim wielkością, ten grzyb jest większy. Rzadziej występuje buławniczka sitowata, jak już występuje, to jest ich, rośnie pojedynczo i jest jej dużo po prostu w jednym miejscu. Ta rośnie również pojedynczo, czasami podwójnie, tak jak tutaj widzicie. Ale nie ma jej wiele. Jak się przyjrzycie tutaj między liśćmi, ona wystaje, ale nie ma jej takich ilości, jak można spotkać buławniczki sitowatej. Poczekajcie, bo chcę wam pokazać największy owocnik, który zwrócił moją uwagę. Tutaj macie dwa już takie większe wyrośnięte osobniki. A tu jest największy. Popatrzcie się. O, do takiego wymiaru może to dorosnąć. To znaczy, one mogą rosnąć jeszcze odrobinę większe, bo potrafią urosnąć do 30 cm, ale najczęstsze spotykane są do 15-20 cm. Moja miara niestety na nożu już jest starta. No ale ten ma gdzieś około jakiś 10-12 cm. Także pałecznica rurkowata, którą tu widzicie, to nie jest ten grzybek, który pewnie skojarzyliście. Wyrasta on od sierpnia do listopada na siłce, na szczątkach drzew liściastych. Więc jest to grzyb saprotroficzny, który rozkłada obumarłe gałązki drzew liściastych. Bardzo interesujący, ładny grzybek. Nie ma smaku, nie ma zapachu, jest grzybem niejadalnym, ale interesujący pod względem mykologicznym. Zaraz pokażę wam, czekajcie, bo gdzieś tu miałem jeden fragment, który zdjąłem wcześniej, czekajcie. O, popatrzcie się, on jest w środku pusty. Ten owocnik, o, widzicie? Jego zarodniki tworzą się na całej, znaczy nie na całej długości trzonu. Na trudno to nazwać trzonem, bo widzicie, on ma taki kształt, cały owocnik, jak jeden wielki trzon. Jego zarodniki tworzą się na tym odcinku jasnym, czyli od góry samej mniej więcej do tej wysokości. Tu już jest ich coraz mniej, a na końcu ich nie ma w ogóle. Dołem ten trzon jest zupełnie gładki. Potem, jakbyście popatrzyli pod lupą, on nabiera troszeczkę charakteru takiego chropowatego. I na tym chropowatej powierzchni tworzą się zarodniki. W środku pusty, tak jak widzieliście, mięciutki, delikatny grzybek. Tak jak powiedziałem, pałecznicę rurkowatą, którą tu obserwujecie, można pomylić z buławniczką sitowatą. Jaka jest różnica? No przede wszystkim wielkości, bo ten grzyb, tak jak widzicie, rośnie do, tak jak powiedziałem, też już do 30, ale najczęściej spotykane do 20 cm.
Natomiast buławniczka sitowata maksymalnie do 10 cm. To po pierwsze. Po drugie, ten rośnie wyłącznie na gałązkach. Popatrzcie się. Ja tu odsłonię kawałek, nie chcę go uszkodzić, ale widzicie, tu jest gałązka, która stara sobie leży i ona tej gałązce wyrósł. Natomiast buławniczka sitowata rośnie również na, rośnie na gałązkach, ale rośnie przede wszystkim na liściach, obumarłych liściach. To jest pierwsza różnica. Druga różnica to jest to, że to, co już Wam też pokazywałem, jeszcze raz Wam pokażę, a popatrzcie się, pałecznica rurkowata w środku jest pusta, a buławniczka sitowata w środku jest pełna. Więc to jest kolejna różnica. No i buławniczka jest sitowata, jest w kolorze od białego do żółtego. Ta pałecznica jest w kolorze od żółtego do brązowego. Zwłaszcza starsze owocniki są już takie brązowe, nawet ciemnobrązowe. Smaku, zapachu ten grzyb nie ma. Niejadalny, ale taka dość ciekawa postać w naszych lasach. A i dla miłośników fotografii z pewnością są to grzyby takie wdzięczne do fotografowania. Naprawdę ładnie się prezentują. Także jak ktoś chodzi do lasu nie tylko po to, żeby zjadać i szukać grzybów do zjedzenia, tylko lubi również poszukać jakichś tam obiektów do fotografowania, te grzyby jak najbardziej dobrze prezentują się na zdjęciach. Dzięki za oglądanie tego filmu. Łapeczka w górę proszę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.